Okej, witam wszystkich. Dzisiaj taki super filmik na temat BlackBerry Playbooka. Nie mogłem po prostu całą noc spać, bo ciągle myślałem o tym, co by było, jakby wyjąć tą soczewkę z kamery, tak żeby była goła matryca i połączyć tego tableta z obiektywem z AliExpressu. I powiem wam, że no, ten tablet już nie ma wsparcia od producenta, jest taką po prostu roślinką. Aplikacji dla tego tabletu też już nikt nie pisze, sklep po prostu umarł. No, przydałoby się go w jakiś sposób wykorzystać do czegoś. No i w tym celu dzisiaj będzie filmik o tym, jak z BlackBerry Playbooka można zrobić taką, nie wiem, może do kręcenia filmików, do inspekcji elektroniki. No chyba to by było najlepsze rozwiązanie, bo jeżeli chodzi o komfort lutowania pod tym, to jeszcze nie jest to, ponieważ 1080p w 30 fipsach tutaj jest. Także 30 fipsów to nie jest to dobra opcja do takiego jakby operowania na żywo pod jakąś tam elektroniką. Ale do inspekcji, do pokazywania czegoś, jak ktoś lutuje, jak najbardziej. No i też bije na głowę te mikroskopy, co są na AliExpressie G600, plastikowe, takie cyfrowe. Gdzie one też mają taki ekran LCD, ale jeżeli chodzi o jakość, to jest tam jest masakra po prostu. Porównując do tego, to bije go na głowę, to rozwiązanie. I nawet chyba wyszło taniej, bo ten obiektyw na AliExpressie można kupić za 60 zł. Razy 130. Naprawdę opłaca się jak cholera. No i taki tablet BlackBerry Playbook, jak dobrze popatrzymy, za stówkę możemy wydębić. To razem nam wyjdzie to 160 zł. 170. Gdzie tam ten G600? Po tyle chodzi, po 150-60 zł. No dobra, przejdźmy sobie dalej. Ja tutaj będę wam wszystko pokazywał szybciej, bo już to ograniczyłem po prostu telefonem. Musimy tą kamerkę wyciągnąć, wyjąć soczewkę. Właściwie najpierw musimy wyjąć całą kamerkę z tego tutaj slotu takiego, bo matryca jest na płytce razem z soczewką. Ja wam to pokażę. O, widzicie, tu już wyciągnąłem. To jest cała matryca z soczewką. No i teraz trzeba wyciągnąć soczewkę, żeby została sama goła matryca. I mamy pięknie gołą matrycę, która nam przekaże ten obraz z tego obiektywu w idealnej formie. Nie wiem, czy są jakieś takie konwertery, które by pozwalały właśnie podłączać taką kamerkę z tą soczewką do obiektywów, żeby nie rozwalać takiej kamerki, matrycy i tak dalej. Jakby ktoś coś wiedział, to dajcie znać w komentarzu, bo z chęcią bym dokupił, bo to trochę nieraz szkoda rozwalać jakąś kamerkę. Jakby było można kupić jakiś taki konwerter, który by jakby, nie wiem, ten obraz trochę zmieniał, bo jednak ta soczewka, ona, no, kto kombinował z podłączeniem z, na przykład do obiektywu od mikroskopu jakiegoś telefonu czy czegoś tam innego, to wie, o co chodzi. No i teraz pozostaje to wszystko złożyć. W moim przypadku było coś takiego, że nie chciał się włączyć po odpięciu kabla od baterii, dlatego musiałem podłączyć 12V 2A pod te gniazdo szybkiego ładowania. I wtedy mi się Playbook bez problemu włączył. Ja zrobię teraz, o, i ten obiektyw tutaj. Będę właśnie do niego podłączał. Genialna sprawa. Dobra, ja robię na chwilkę pauzę, żeby przewinąć do... Albo jeszcze zobaczmy sobie ten obiektyw.
byście zobaczyli go dokładniej. Tu mam z tą kamerką Microsoftu 1080p 30 fipsów. Są filmiki, jak to działa. Całkiem spoko. No a tu jest ten obiektyw z AliExpressu za 60 zł. Genialny, prosty, robi swoją robotę. W zasadzie tylko jakość tego całego obrazu zależy od tego, jaką mamy dobrą kamerę. Tak wygląda ten obiektyw. Żaden plastik, to nie jest plastik, to jest wszystko metalowe. Ok, ja robię pauzę, żeby przejść dalej. Pokazać wam, jak to będzie działało. Dobra, lecimy dalej. Patrzcie, jak to działa po przyłożeniu obiektywu. Po prostu pięknie. Teraz to trzymam w rękach, żadnej stabilizacji nie ma. Ale jeżeli to jakoś by sobie zamontować na jakimś sztywnym stojaku, to mamy świetny motyw do inspekcji, nawet lutowania. Genialne. Genialne. Ta matryca, co jest tutaj w playbooku, ona się nawet dobrze sprawuje w połączeniu z tym obiektywem. Gdzieś słyszałem, że im większa matryca, tym wtedy są większe problemy jakby z ostrzeniem. Ja teraz zrobię pauzę na chwilę, przewinę jeszcze dalej, żeby jeszcze wam coś innego pokazać. Ok, lecimy dalej. Tutaj sobie przyłożyłem już to do stojaka takiego i powiem wam, że można to zrobić zarąbiście. Ja jestem totalnie rozwalony, jeżeli chodzi o jakość, jaką z tego można wyciągnąć. Ok, ja zrobię pauzę i podsumuję teraz to wszystko. Nie spodziewałem się, że wyjdzie tak dobrze. Matryca, która jest tutaj właśnie w tej kamerce, w BlackBerry Playbooku, sprawuje się w połączeniu z tym obiektywem dobrze. Oczywiście ja dążę do tego, żeby mieć 4K, tylko wciąż szukam jakiejś kamerki. Nie, powiem wam tak, 4K to jest drogi temat. To nie są tanie kamery, żeby miały 60 jeszcze fipsów odświeżania. No, to już jest w ogóle kosmos. To już jest naprawdę kosmos. Myślałem, żeby kiedyś kupić jakiś taki tą kamerkę sportową. Są tam właśnie te Xiaomi, iCam, SJCam. Nawet żeby było chociaż te 2K, ale żeby było 60 fipsów. To wtedy możemy sobie zbudować na podstawie takiego obiektywu świetny sprzęcik do kręcania filmików właśnie na YouTubie, albo jak streamujemy, żeby pokazać, jak coś tam robimy. I w zasadzie BlackBerry Playbook jest fajnym urządzeniem do tego, żeby sobie takie coś zrobić. Ja jeszcze nakręcę filmik, jak podłączę go, jak będę już miał to jakoś stabilnie wszystko zamocowane. Podłączę go do OBS-a przez kabel HDMI i wy wtedy zobaczycie ten obraz po prostu prosto, tak jakby z urządzenia. Nie tak jak teraz, że tutaj widać to na przez telefon, jak kręcę, tylko będziecie widzieli, tak jakby ten obraz po prostu wpadał do was, do monitora. I zobaczymy, jaka będzie wtedy jakość. Wtedy tak naprawdę oceni się, czy jest warte rozwalenie tego playbooka, czy było warte. No i co? No i to tyle. Kończę. Mam nadzieję, że się filmik podobał. Lubię kombinować z różnymi rzeczami, także może coś ciekawego i innego niż na tym YouTubie wam pokażę. Pozdrawiam, trzymajcie się.